Dzień dobry, moje kochane robaczki. Dzisiaj czuję się dużo lepiej. Przede wszystkim dziękuję Wam za wsparcie, za komentarze typu nie poddawaj się, głowa do góry. Sprostowanie na początek, nigdy się nie poddaję. Narzekam, jęczę, ale nigdy się nie poddaję. Zawsze walczę, zawsze idę do przodu, nigdy nie podnoszę głowy w dół, zawsze mam ją do góry. I myślę, że właśnie dzięki temu jest wszystko dobrze. Aczkolwiek wiadomo, miewam takie dni. Słuchajcie, zaczyna mi gardło boleć, ale jak to się nie dziwić, jak wczoraj było przepiękne słoneczko, a dzisiaj za oknem mamy to. Zaczyna padać śnieg. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dużo napada, że będziemy mogli z Raselkiem ulepić znowu bałwana, nie kochanie? Pokażesz się tu śliczny mój? Chodź. Zapiąć ci bluzeczkę? No to już idę do ciebie. Do zobaczenia później, kochani, jak wrócę ze szkoły. Bluzeczki! Kochani, jestem w makijażu, także dobrze się czuję. W miarę. Nieważne. Jest ok. Dzisiaj mam na sobie ten niebieski sweterek. Oraz tutaj mi wystaje tak troszkę... koszulka koronkowa oraz jak możecie zauważyć, dżinsy te od Kasi leżą idealnie, fajnie do bodków będę wyglądała i się czuła. Również mamy ubraną nową pościel też od Kasi. Kasiu, dziękuję ci jeszcze raz serdecznie, cię ściskam i mocno dziękuję. Wybieram się do sklepu, jadę kupić kość, kawę, liquid do fajki mojej elektrycznej i chcę zajechać do Nexta, a ile zrobię, to nie wiem. Muszę też kupić coś do obiadu. Koncentrat i pomidory w puszce na pewno. A i czosnek. Czosnek granulowany, żebym nie zapomniała, to jest bardzo ważne, bo będę robiła właśnie tą... pierś z kurczaka w sosie pomidorowym z makaronem, coś takiego a la spaghetti, tylko z tym razem z kurczakiem. I koniecznie muszę mieć właśnie czosnek. Okej, robaczki, do zobaczenia jak wrócę. Buziaczki, papa. Kochani, właśnie wróciłam z shoppingu. Zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie, patrzcie. A wiecie czemu? Bo kupiłam mu kość. Blaki! Tak, to dla ciebie. Siad! Siad! I czekaj ładnie. Nie siadł. I zaraz wam pokażę, bo on tutaj zaraz siedź ładnie. Nie zachowuj się brzydko. Zobaczcie, kupiłam mu. Ja to muszę o pokręcić tą kamerą tak coś. Lakuś. O, tak mniej więcej wygląda. Ja jej nie wezmę do ręki, bo ona nieładnie pachnie. I teraz zobaczcie, co się będzie działo. Siadł! O, dobra, już wziąłam do ręki, zaraz pójdę umyć. Dasz radę? Chodź, pani ci zaniesie. Masz swojego przyjaciela. Się do tego zabrać. Ale ubrudził. No, tak padało rano. Zabocił i dzisiaj koniecznie zmienimy. A to idzie do wyrzucenia, bo nawet już tylko... Dobre? Dobry blakuś? Tak? Nie będę teraz podchodzić, bo wiecie, on dawno nie miał. I zobaczycie, że jest godzina w pół do pierwszej. A on to zje. Do wieczora już nie będzie znaku na pewno. Albo i szybciej. Ja sprawdzę kiedy. Kiedy, ile mu to zajmie. Ale wyglądam dziwnie w tym świetle. Co prawda, o. Już lepiej. Słuchajcie, byłam w B&M-ie. Byłam w Pawnstretcherze. I tak, w B&M-ie. A nie, tak. Pond
pound stretcherze, czy jak to się mówi. Kupiłam sobie kawę za 2,99. Dziękuję Ci, kochana. Faktycznie, nawet u nas, nawet nie wiedziałam, że mamy dobra. Wiedziałam, że jest to, ale mówię, nie byłam pewna, czy to ten sklep. Mówię, jadę, zobaczę. Patrzę, napis jest, to jest ten. Także kupiłam sobie kawę. Kawunię sobie kupiłam i tam jest dużo smaków i o, zobaczcie. Normalnie jestem w siódmym niebie. Dziękuję Ci, rybko. I teraz ja Wam, moim widzom mówię, jeżeli mieszkacie w UK, to właśnie w Pond Stretcherze jest Dolce Gusto za 2,99 i naprawdę fajne smaki. Zobaczcie. Latte, macchiato, karmel. Kocham tą kawę. Kupiłam sobie na razie jedną. Bo budżet do wypłaty ograniczony. A ja wolę mieć na właśnie jakieś tam duperelki. I właśnie te duperelki kupiłam w B&M-ie, bo byłam kupić sobie olejki. I teraz tak. Zobaczcie. Przepraszam. Ale tam chrupie. On chyba w godzinę to zje. Majteczki dla Miśka. Fioletowe, fajne. Takie półbokserki. No takie majtki duże. Ale tam za 50 pensów właśnie z przecen. Także, o, teraz w szkole będzie niedługo jakieś tam komiksowe, proszę, strój Star Wars, albo jako piżamę będzie to miał, albo połazić po domu i właśnie do szkoły Star Warsa za 50 pensów, taki to jest kombinezon. I teraz najfajniejsze, kapciuchy. Nie mogłam się im oprzeć. Patrzcie. Te oko jak fajne lata, no. Przesuwa się. Raz w tą, jak będzie się chodziło. Minionki. Także no, elegancja Francja. Za 50 pensów. Kupiłam sobie albo Laurę. Pewnie Laura mi zainwani, chociaż ona nie lubi w kapciach chodzić, ale za 50 pensów. Ludzie. Minionki, płatki śniadaniowe, monstery też były tanie. Może ja poszukam rachunek, będzie mi prościej. Jak możecie zauważyć, tu są trzy rzeczy za funt 50, po 50 pensów, ale ona nie miała zeskanować, to zeskanowała co innego i tak. Minionki 79 pensów za to. Także bardzo fajna cena. Wodę dla Laury z tego względu, że 49 pensów kosztuje najtańsza woda. Dziecko pije, także trzeba kupować. Także to wzięłam jej jedną, bo jabłkowa twierdzi, że jest za słodka. Nie było innego czosnku, to kupiłam powder za 99 pensów. Też na trochę starczy, fajna cena. Tutaj dzieciaczkom kupiłam takie były. Czekajcie, już Wam mówię, to nie 15. Gdzie to jest? 29 pensów za takie Hello Panda. Takie ciasteczka z jakimś tam czekoladowym chyba czymś. Także popatrzcie, za 29 pensów. A że to małe, to jeszcze im dokupiłam po czekoladce Freddo. I taka jedna czekoladka, tylko 15 pensów, także kochani, widzicie. Ciągle staje mi zegarek w kuchni. Czas było kupić baterie i baterie kosztują 99 pensów. Trzy olejki. Jak wiecie, ja jestem palaczką. Nie jestem z tego dumna, ale lubię palić i nie przestanę póki co. Także trzy olejki i do dzisiejszego obiadu puszka pomidorów do sosu i koncentrat pomidorowy. I za to wszystko zapłaciłam 9,23 właśnie w B&M-ie. Ostrość! No, w B&M-ie. Teraz napiję się drugi... Jakaś taka plama tu. Wydaje się. Teraz napiję się kawusi z wielką, ogromną przyjemnością.
a później siądę trochę do komputera, znaczy laptopa, pozmywam naczynia przed dziećmi, później będę robiła obiad, trochę ankiet, dawno nie robiłam, zapuściłam się z ankietami, ale ostatnio, wiecie co, nie przychodzą mi te ankiety, jakoś nie wchodzą, jakoś nie mam czasu ani ochoty na nie, dwa dni się źle czułam, wiecie jak to jest, i jakoś nie miałam ochoty. Także pies będzie dostawał co najmniej raz w tygodniu taką kostkę. Były tam jeszcze za 3,50 takie wielkie, ale jedna była ostatnia i tak nie wyglądała. Przepraszam, nie wyglądała za ciekawie. Zmęczyłam się, powiem wam szczerze. Dobrze, robaczki, do zobaczenia później, na pewno się odezwę. Jeszcze mam zamiar dzisiaj nagrać jakiś jeden dodatkowy filmik, który ukaże się prawdopodobnie jutro. Znowu wracam, jak tylko zdrowie mi dopisze i humor, będę nagrywała po kilka filmików dziennie. Także mam nadzieję, że dzisiaj mi się coś uda nagrać jeszcze jeden filmik dzisiaj. Ale to zobaczymy. Bez spiny, jak to się mówi. Bez spiny. Dobrze, rybaczki. Do zobaczenia później. Piątek się moczy w przyprawach. Słuchajcie, rybki moje. Russell tylko zjadł banana, przebrał się i poleciał do kolegi. Co drugi dzień go puszczam ze względu na to, że... Żeby nie zawiesiłam się, zaraz wam powiem dlaczego. No bo co dzień nie wolno chodzić do kogoś, a zresztą ma dom, ma mamę i też chcę z nim spędzić czas, a nie tylko, żeby był z kolegami, ale z drugiej strony też nie mogę go trzymać tylko i wyłącznie w domu, prawda? Musi mieć czas na swoje przyjemności, nie tylko nauka i jakieś tam, nie wiem, siedzenie w domu po prostu, tak? Musi mieć też swoje zainteresowanie. A teraz wam powiem, z czego się zdenerwowałam. Laura miała WF i ukradli jej pieniądze z marynarki. Miała urodziny, dostała kasę, nosiła, miała swoje pieniążki i bilet, który jej daje co tydzień na trawalkę, czyli tak zwaną tygodniówkę na autobus. Jestem normalnie w szoku, że ludzie potrafią być tacy okrutni. Dziecko nie dostaje za wiele ode mnie, no bo sama nie mam. Ile tam mogę, to dam, ale wiadomo, nastolatka lubi mieć jakieś tam swoje pieniążki. Nie może jeszcze pracować, więc tych pieniążków za dużo nie ma. No ale jak można tak, wiecie, dzieciaki wiedziały, że miała urodziny, no to ktoś się połasił, widzieli, że kupuje sobie coś w sklepiku. I wiedzieli, że ma. No ale dobra, już ukradli pieniądze. Okej. Rozumiem. Ale bilet już jeszcze ważny 3 dni do końca. No wiecie co, no tak się nie robi, no kurde. Na całym świecie są chamy i taka jest prawda. I tych chamów jest bardzo, bardzo dużo. Na szczęście dobre osoby są i są u mnie, moimi widzami. Tak właśnie o was myślę. To, że są palce w dół, to nie znaczy, że robią to moi widzowie. Są to osoby, które się chcą znęcać nade mną, a dla mnie to są tylko liczby. Wiadomo, że cieszy mnie bardziej, jak są do góry, to oczywiście. Ale nie zwracam na to uwagi zbytnio. Praktycznie przestałam w ogóle zwracać na to uwagę, że są także w dół. Zmiana tematu. Bo, o, coś mnie w oko. Dałam Laurze minionki. Powiedziała, że będzie chodzić. Zobaczymy, bo moje dziecko nie lubi chodzić w kapciach. Ogólnie moje dzieci. A ja z Miśkiem nie lubię chodzić bez kapci. Taka prawda. Dzisiaj na obiad będę robiła. Co będę dzisiaj robiła? Makaron. Patrzcie, co ile zostało z tego. O matko, ja muszę to szybko zmienić. Czekajcie, kochani, ja zaraz się z wami skontaktuję, ale on znowu na dworzu i to się już nie nadaje. Ja muszę mu to koniecznie ściągnąć i wymienić, bo to wygląda jak... No przecież w takich warunkach nie może mieszkać zwierzak. A że ja go nie mogę wykąpać, to go nie wykąpię. No trzeba to zmienić. Dobrze, kochani, ja jedną ręką tego nie zrobię. Chciałam wam tylko pokazać, zobaczcie, ile zostało z tej wielkiej kości. Fajnie będzie miał sobie co pogryźć.
Jeszcze Wam tylko pokażę, jak wygląda mięso. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to to. O, mięsko. To jest pierś z kurczaka z przyprawami. Papryka, czosnek, oregano, bazylia, sól i pieprz. Coś jeszcze? Nie, już chyba nie. Jak widzicie, ładna pogoda dosyć jest. Jest zimno, ale rano padał śnieg, teraz nie ma znaku. Wyszło słonko, nie ma wiatru, jest przyjemnie. Zabieram się teraz za odpisywanie na komentarze, bo mam chwilę dla siebie, więc tą chwilę zawsze przeznaczam dla Was. Bo ja i Wy to jedność, w sumie po to ten kanał jest dla kogoś i chcę jakąś cząstkę siebie dać dla Was, pisząc do Was, odpowiadając na komentarze, co do jednej sztuki. Co do jednej sztuki. I piszę zawsze od ostatniej do góry, także sprawiedliwie. O tak, kto pierwszy napisał, na przykład, to ja wtedy mu odpisuję. Nie odpisuję na bieżąco, chyba że mam na wszystkie komentarze odpowiedziane, to wtedy odpisuję na bieżąco. Dobra, zmykam, bo czas ucieka, a ja tutaj ględzę zamiast coś robić. Do później, pa pa. Teraz Wam, widzicie, zawsze wyskakują tu jakieś osoby, które oglądam. Obejrzałam teraz Makiję, wcześniej Ole M. Teraz będę szła do Magdalenkowe Frykasy i tak wszystko po kolei zawsze. Także nie oglądam na bieżąco zawsze. O, tu już mi się... Nie, ładnie bulgotać mi tu. Już zmniejszyłam, już zmniejszyłam. Taki gulasz, pierś, papryka, koncentrat pomidorowy, pomidory w puszce. Już zmniejszyłam, muszę teraz... Niech się tli, zaraz dam koncentrat pomidorowy, przyprawię jeszcze. Odstawię na chwilę, bo zabulgotało mi się. Tutaj już zrobiłam pranie, większość rozwiesiłam, zostało mi tylko te mniejsze rzeczy. Już tutaj, o, przygotowałam sobie suszareczkę i zobaczcie mojego piesiulka. Piesiulka ma zmienione, o, już nachlapałeś, tak? Powiedz, jestem tylko psem. Już się uwalasz. Tak, uwalasz się, o, merdasz ogonkiem. Daj pani łapkę. O tak, no daj łapeczkę, daj. No daj łapkę pani. Niewygodnie ci, tak? Tyle sobie zostawił z kościurek, o, tu jakiś papier jest. Będziesz miał dalej na obgryzanie, tak? Te obgryzania będziesz miał. Także widzicie, jest energia, jest moc, to zabieram się zawsze do roboty. O, nie pod światło, nie pod światło. Ile mogę, tyle zrobię. O, przypomniał sobie i już ubrudzi. Na szczęście mam jeszcze. Jak widzicie, to jest stara pościel Russella. Ja zawsze coś znajduję i mu... Tylko, że to już mu wypiorę. Zastanawiam się, czy tam tego nie wrzucić do pralki i mu nie wyprać. Takie fajne jest to. Chyba tak zrobię. Trochę dam octu, żeby te zarazki mi później nie zostały w tym i chyba wypiorę. I tak się zastanawiam. O, już mi się woda na makaronu gotuje. Dobrze, kochani, to ja kamerę zaniosę i lecę dalej do roboty, a jeszcze, o, zobaczcie. Przygotowałam sobie już prasowanie tutaj i tam na krześle. Także będę jeszcze dzisiaj późnym wieczorem prasować. Do zobaczenia później. Dzisiejszy vlog będzie bardzo długi i mam nadzieję, że przyjemny. Do zobaczenia później. Buziaczki. Byłam... odhaczę, od majtki, skarpetki leżą. Byłam zawieźć Miśkowi jedzenie i zobaczcie, w zamian tutaj półsiatki ciastek dostałam. Dostał w pracę, więc przywiozłam do domu. Taką wymiankę lubię. Także już zawiozłam mu jedzenie. Teraz swoje nałożyłam. Strasznie dużo biegam dzisiaj potem przy pokoju ciemnym. No zobaczcie. I tak prezentuje się mój obiadek, ale jakieś ciulowe światło dzisiaj łapie, jakieś pomarańczowo-czerwone. Piersi z kurczaka, tam są i makaron, sos, koncentrat, przyprawy, papryka, pomidory, cud, malina.
Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego vloga. To by było na tyle. Pozdrawiam. Jeżeli macie ochotę, zostawcie znak po sobie, w jaki sposób chcecie, jaki macie tylko ochotę. Do zobaczenia jutro o... Chciałam powiedzieć o tej samej porze, ale przecież ja tak nie mówię. Nie o tej samej porze. W kolejnym odcinku, w kolejnym filmiku życzę Wam dużo zdrówka, dużo słońca i pozytywnej energii. Buźka, pa, pa.